Mikołaj Elazer Ogonowski w kolorze niebieskim, czyli zawodnik drużyny X-Comago. A w kolorze czerwonym Blaj z Ukrainy. Widzę, że Blaj 12 pula ciśnie. To nie jest gracz, który lubi zmieniać swoje koncepcje czasami na rozgrywkę. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Na pewno Mikołaj jest faworytem i to takim dość zdecydowanym. Ale nigdy nie wiadomo, bo Blaj ma różne fikołki, ma różne agresywne, jak widać, buildy. I każdego jednego można zaskoczyć, zwłaszcza w ZVZ. Ale pamiętam taki jeden pojedynek, w którym Elazerowi nie poszło z Blajem. Chyba przegrał wtedy 1-2 albo 0-2. No i napisał mi, że już następnym razem powinien wiedzieć, znaczy napisał mi, że wie już, jak grać na Blaja. I po prostu to się raczej nie powtórzy, a już na pewno nie na jakimś ważnym turnieju nie powinien przegrać z Blajem. Aha, czyli widzę, że z grubej rury. Tak, tak, tak. Pierwsza mapa będzie krótka, ale treściwa. Jedziemy, drony wyciągnięte, zerglingi biegną. Zauważmy też w ogóle, że Blaj wysyła swoje drony z takim, no, trochę wyprzedzeniem. No, zerglingi też tędy polecą, okej. Okay. No, nawet przez krzaki chyba mógł przebiec, a nie tak dookoła. No, ale to tylko lepiej dla Lazera, że Blaj do niego później dobiegnie. Drony w natarciu. No i przekonajmy się, czy obrona będzie dobra, solidna. A, Elazer teraz dronami chce udaremnić próbę budowy, taką szybką budowę chce skasować. O nie, stracił dronkę Elazer. To mi się nie podoba. O, i teraz stanie chyba między minerałami Polak, dokładnie. W ten sposób broni on 12 pula z dronami. No dobra, akcja. Nie, on do naturala leci chyba. A, spinecrawler w naturalu. Tak, to jest ta druga metoda, której czasami używa Elazer, żeby się obronić przed tym buildem. No to ciekawe. Po prostu Mikołaj gra na czas. Ale tutaj też niektóre spinecrawlery mogą z góry atakować nawet zbierające drony. Na szczęście nie z każdego złoża. O, czwarty spinecrawler. To ciekawe, panie Blaj. O nie, teraz kilka lingów zostało otoczonych. Polak nie w porę wysyła swoje dronki. Spinecrawlery atakują z góry. Zakopuje swojego spina Blaj. Ohoho. No nie, to tak, to chyba niedobrze. Już jest upocona ta defensywa Elazera ponad miarę. No nie, 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 to się chyba nie uda. O mój Boże, kolejny spinecrawler się zakopuje. Chociaż Elazer ma większy limit. O, tam zerglingi jeszcze wyskoczyły z pleców. Ej, dobrze, dobrze, dobrze. Ej, chyba dał radę. Elazer, czemu nie ma w ogóle kamerek? Były kamerki. O, no dobra, Boże, jaka to była dzika gra. Okej, okay, wytrzymał napięcie. 9 dron do 4. Uff. Ma większą gospodarkę. Uff, uff, uff. Ej, piękna gra, trzeba przyznać. To tutaj fachowa. GG. Piękny chaos widzieliśmy. A teraz mapa druga, czyli 2000 atmosfer w kolorze czerwonym Blaj, w kolorze niebieskim Elazer. Zawodnik X-Comago praktycznie zawsze się przed tym dobrze broni. A podoba mi się, bo to nie jest zawsze ta sama metoda. Czasami właśnie po prostu uznaje, że okej, lepiej uciec do naturala, zrobić tam spina, poczekać zerglingów troszeczkę, trochę obrony z dronami i jest okej. Nice. Jakie dziwne pytanie. Czy miałem taką dziwną sytuację, że jesteś z koleżanką, a to kamerka włączona? Łup, o co? Jaka kamerka? Skąd kamerka? Widzę, że jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Ale właśnie, a propos kamerek, to coś wyłączyli na Elazera i Blaja. Może komuś coś padło i nie mogli kontynuować transmisji, albo komuś lagowało to, że miał włączoną kamerkę. Dobra, spokojnie. Tym razem Blaj oczywiście pokornie otwiera od szybkiej ekspansji, Polak zresztą też. No wiadomo, że po Blaju spodziewamy się takich raczej gwałtownych zagrywek, szybkich ataków. Ale nie musi tak być. Blaj równie dobrze, no, może dojechać do tych aż 50 dron, może nawet 60 paru. Właśnie to w jego grze może być takie trochę nieprzewidywalne, zaskakujące.
Lecą lingi na drugą stronę mapy. Laser już zakłada trzecią bazę. Szybkość delingów się kręci. A czemu Blaj nie ma tej szybkości delingów? No chyba odpowiedź jest prosta. Pewnie będzie grać Lair. Albo zapomniał. Albo szybki Roach Warren i jakiś dziwny Roach Push. A nie, jednak po staremu. Dwubazowy Blaj robi szybki Lair. Czyli podchodzi do tematu maksymalnie technologicznie. Ale właśnie szybkości delingów mieć nie będzie. Sobie teraz próbuję przypomnieć. Blaj z kimś grał i chyba właśnie wygrał w ten sposób, że... Tak, on chyba na Vanie grał. I wygrał w taki sposób. Tak mi się wydaje. Nie będzie wbiegać chyba póki co laser do przeciwnika. Tutaj zerglingi, tam zerglingi. Sprawdza fajnie całą mapę laser. To mi się podoba, bo w sumie Blaj jest na tyle szalonym graczem, że mógłby czasami zrobić ukrytą haczerkę w jakimś rogu mapy, albo i nie rogu. Ale my wiemy, jaka jest prawda. Splay idzie w Spire i tak troszeczkę udaje, że gra Roachep. Bo gra plus jeden do tych jednostek i do królowych też przy okazji. Dobrze, dobrze. No dobra, dotrwaliśmy już do momentu, kiedy Blaj oczywiście będzie chyba robić mutaliski. Tylko ta QE lasera... Mam wrażenie, że mogłaby być jeszcze lepsza ta ekonomia. Ma 54 drony. O dobra, jest trzecia baza. Ale to dla Blaja. Kurczę. No mocno, mocno na prowadzenie w tej technologii wyszedł Blaj. Co z tego, że laser ma więcej kasy, jak nie będzie mógł robić chyba tych jednostek, na jakich mu zależy. O, ale teraz fajnie, bo jeszcze ściągnął haczerkę. Jest z tyłu Nidus. Blaj to jest naprawdę wirtuos. Gra mutaliski, żeby przejść w dwubazowego Nidus Roach Olina. Ja nie wiem, czy to Elazer w ogóle może odgadnąć. No to jest naprawdę dziwne, dziwne. No, Elazer teraz inwestuje w wieżyczki, w obronę przeciwlotniczą, więc siło rzeczy dorabia też drony. No, a Blaj cały czas spamuje Roachę. I w dodatku, no, w pełnym oślepieniu jest Elazer. Bo przecież mutaliski właśnie od tego są, żeby przejąć kontrolę nad mapą tak w absolutny sposób, czyli niszczymy overlordy, niszczymy wszystko, co ma gdziekolwiek laser. No i teraz właśnie Polak musi grać na ślepo, ale weź tu graj na ślepo, jak kompletnie nie wiesz, co się zbliża w twoim kierunku. Fajny build Blaja. O nie, i tu jest jeszcze... O nie. Nie widać Nidusa, który teraz w bazie lasera powstaje. Najgorzej. No dobra, jest awantura. Niestety dużo więcej Roachy będzie mieć Blaj. Jeszcze mutaliski w sumie też ładnie pomagają z powietrza. Nie no, nie poszło, nie poszło tutaj. Kompletnie tak został wykiwany laser. Zainwestował w obronę przeciwlotniczą, a tu nagle wielki atak lądowy i w dodatku z Nidusem. Także tutaj no, no niedopatrzenie, tak? Że w tej pierwszej bazie pewnie może w ogóle Nidus powstać. Podoba mi się przekopanie spora, żeby pomóc z mutaliskami, no ale z roczami nic nie pomoże. Kolejne posiłki dosyła Blaj.
No dobra, nie poszło. No taki rzut monetą trochę, no jak do Blaj. Zastosował Ukrainiec i mu siadło. Trzecia mapa w pojedynku ukraińsko-polskim. W kolorze czerwonym oczywiście Blaj, w kolorze niebieskim Mikołaj Lazarogonowski z drużyny AGO. X-com AGO. No Blaj, no niestety bez ekipy, bez drużyny cały czas. No i pewnie polecimy znowu szybkimi ekspansjami. No szkoda, szkoda. Dwa triki i niestety jeden wszedł Blajowi. Ale to naprawdę rzadka sprawa, nie widziałem jeszcze chyba nigdy mutalisków z przejściem w takiego roczny dusa hamskiego. A przynajmniej dawno tego nie widziałem. Ale jak działa, to działa. Blaj z chęcią zastosuje każde możliwe takie chamskie zagranie, jeżeli daje realną szansę na wygraną. Powróciły kamerki. W przerwie Demazji miał problemy właśnie ze swoją kamerką, to u graczy zaczęły z powrotem działać. Takie cuda. Overlord. Chyba się wstrzymał. Czy Blaj zamyka oczy? Nie, chyba... Nie, on tak po prostu chyba patrzy w dół. Tak wygląda, jakby zamykał oczy i myślał nad buildem. Ale taktykę miał zaskakującą. No, oby nie miał takiej jeszcze jednej. Kończą się ekspansje. O, Blaj! Szybki Evolution Chamber. No dobra, czyli to będzie... Kiedyś pamiętam, chyba Paranoid wymyślił taki polski zerk, Rafał Kontowicz, taką taktykę z szybkim Evo Chamber. No jeżeli to będzie pancerz czy atak, a jednak atak, dobra. No też mocna rzecz od Blaja. Oczywiście będzie mieć później szybkość do zerglingów. Ciekawe, czy połączy kropki laser i zobaczy, o, czemu on nie ma szybkości do lingów taki czas, pewnie zrobił coś innego. No i my wiemy co. Zerglingi lasera już dobiegają, może po prostu wbiegnie do przeciwnika i się za chwilę dowie. No, no, no... Ojej, no nie, no tak nie można. Zaczął walczyć z królową. Ale to akurat był przypadek. Co mnie bardzo teraz interesuje, Lazer też dołożył swój Evo Chamber i do czego on będzie? Czy jednak roachę, tak jak no, normalnie się gra zgodnie ze sztuką, czy może jednak coś innego? Atakowana jest cały czas trzecia baza Lazera, ale zaraz wyskoczą zerglingi. No to są tylko trzy Blaja, więc ta hacza nie padnie. Nie opóźni w żaden sposób. Dobrze, zaczyna się jakaś całkiem dziwna presja Elazera. Dziwna, bo Ukrainiec jest kompletnie nieprzygotowany. Królowa padnie, a za nią może bardzo szybko ten Roach Warren. To jest bardzo ważne, że Roach Warren pęknie. Nie da się robić karakanów. Ale nie da się też dalej atakować. No ale i tak mi się to podobało. Tylko, że w sumie taktyką Blaja chyba nie były i tak te Roachy. Tylko duży atak lądowy, zerglingowy. Czy Mikołaj ma odpowiedź? Mikołaj widzę, że tak nabrał powietrza i wypuścił, bo... No on wie, że tak do końca jeszcze nie wiadoma jest taktyka Blaja. O mój Boże, on robi drony. No, tak nie za dużo tych dron. Mam nadzieję, że tutaj nie przeszarżuje trasy laser. Trzecią bazę chce zagrać Blaj. No i oczywiście wielka kontra. Kontra, która ma w domyśle skasować trzecią bazę lasera. Mikołaj już powinien chyba robić jakieś roachy, mam wrażenie. Okej, zakolejkował 5. No i teraz świetna blokada. Nie rozumiem, czemu Blaj nie atakuje trzeciej bazy Polaka, zwłaszcza, że tutaj nie wszystkie zerglingi mogą walczyć. Chciał się dobrać, chciał się dobić. O mój Boże, ile bejnów. No dobra, ale jest królowa w przejściu. Nie ta zdrowa. Ohoho. No dobra, są jakieś roachy. Drony bardzo dobrze wycofuje laser w dobrym momencie. Ale bejnów oczywiście aż tak bardzo nie ubywa.
Ładne szpagaty lasera, jest spore zamieszanie, ale chyba wytrzyma. Może jak on rozdziela te drony. O, ale i tak kilka tam złapał. Łącznie 11 dronek niszczy Blaj, ale na szczęście to jeszcze nie jest tak dużo, żeby mówić o prowadzeniu Blaja w ekonomii. W sumie w ulepszeniach też jest tak 1-1. Tylko Polak ma pancerz, Blaj ma atak do lingów. No jest dobrze, bawimy się. Dołem leci laser, dorabia roacha. Kto wie, może to już nie będzie ani jednej drony więcej po stronie polskiej, tylko wszystko skieruje na atak. Nie takie rzeczy się w Zivizji działy, chociaż jeszcze jest w sumie plus jeden do ataku opracowywane. Dobrze, bardzo mi się podoba ta szczelna barykada lasera. Zerglingi nie mogą wbiec, więc nie ma okazji do błędu. Nie wchodzi, nie wychodzi. O, może... Może teraz kilka lingów dokładnie za pół darmo złapać laser. Nie, nie wbiega do przeciwnika, nawet jak wrota są otwarte. Ale teraz świetnie, bo zauważył chyba, ile dron jest w trzeciej bazie przeciwnika. A z racji, że nie za dużo, no to dobrze. Nawet bardzo dobrze. Blaj już chyba zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i dorabia spinecrawlery w naturalu, bo jego planem chyba miały być mutaliski, ale do mutalisków jest jeszcze tak daleka droga, że bez spinów się nie obejdzie. Dobrze, jest trochę defensywy. Super, super. Laser holds i laser counterattacks. Świetnie. No i tu jeszcze ile jednostek. No nie ma gdzie w ogóle Blaj cokolwiek... Ojeju, Blaj nie ma niczego. No wchodzi jak uchodźcy do Europy laser tutaj. Wchodzi jak na swoje. No nie ma tu jakby... No gdzie jest Blaj? No, Blaj to już widzi, że traci lingi, traci wszystko. Nie kupił czasu z erglingami. Świetna obrona, świetny atak lasera. Połączył te dwie rzeczy. No i pokazał, że trochę jednak lepszy skillowo jest dzisiaj od Blaja. GG, 2 do 1. No, dwa razy rzucił monetę Blaj. Za trzecim razem też ryzykownie, ale na szczęście połapał się Polak. GG. No i well played. I tak trzeba grać. Dobra sprawa, laser. No i to jest dzisiaj ten pierwszy mecz zwyciężony przez Elazera. GG.